Pokój Boży wam. Kościół odpowiada, z pokojem Bożym przyjmujemy. Jeszcze raz. Pokój Boży wam. Lubię bardzo to pozdrowienie, ponieważ tam jest zawarte to, co potrzebuje człowiek, jak również wielkość Bożego błogosławieństwa. W tym momencie potrzebujemy Bożego pokoju. Ja usługując, a wy słuchając, potrzebujemy Bożego pokoju, aby to słowo stało się dla nas błogosławieństwem. Samuel, dziękujemy za usługę. Nie ma sprawy. Kontynuując rozważanie listu do Rzymian, przeczytajmy 2 rozdział 3-4 werset. List świętego Pawła do Rzymian, 2 rozdział 3-4 werset. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Kilka zdań podsumowujących nasze wcześniejsze rozważania. Rozważając 1 rozdział listu do Rzymian, widzieliśmy opis chrześcijanina. Kim oni są? Powołani przez Jezusa. Umiłowani Boga, święci. Słowa apostoła Pawła o służbie zakończone takim oświadczeniem: nie wstydzę się Ewangelii Bożej. W wersecie 18 czytaliśmy, co jest treścią Ewangelii. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości. Człowiek nie ma nic na swoją obronę. Dlaczego? Ponieważ Bóg im to objawił i czytaliśmy to w wersecie 19-21 rozdziału. Winni są bezbożności, dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga. Bóg ujawnia swój grzech. I dalsze wersety mówiły o tym, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Przechodząc do 2 rozdziału, w 1 wersecie mówiliśmy o człowieku, który nie zrozumiał nauczania. Mówiliśmy o grzechu ukrytym. Dlaczego człowiek nie zrozumiał? Dlatego, że nie rozumie istoty grzechu. Nie zdaje sobie sprawy z istoty grzechu. Definiuje grzech na swój sposób. Po drugie, dlatego, że sąd Boży jest zawsze zgodny z prawdą. Pamiętacie, podkreślaliśmy to za każdym razem, że niesamowicie ważną rzeczą jest, aby zrozumieć różnicę między być winnym wobec Boga, podlegać gniewowi Bożemu, a poszczególnymi grzechami, które czynimy. Sąd Boży jest według prawdy. To było nasze ostatnie rozważanie listu do Rzymian. Co wynika z tej doktryny? Mówiliśmy o 5 rzeczach bardzo ważnych, znaczących, abyśmy nad tym się zastanowili. Nauka ta implikuje, że skoro sąd Boży jest zawsze zgodny z prawdą, to znaczy, że Bóg nie zmienia standardów. To również, po drugie, znaczy, że nie ma zmienności, zróżnicowania w Bożym sądzie.
Po trzecie, Boży sąd jest zawsze tak samo przenikliwy, a więc nie oparty jedynie na zewnętrznych przesłankach. Po czwarte, mówiliśmy, że Boga nie można przekupić. Po piąte, sąd oparty na mądrości Boga, która jest czysta, która jest prawdziwa, niestronnicza. Omawiane wersety przekonują o grzechu człowieka, całkowitej beznadziei na samozbawienie. I zakończenie tych rozważań w rozdziale trzecim będziemy czytać, że wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jedyna nadzieja na zbawienie jest sprawiedliwość dana od Boga w Jezusie Chrystusie. Sprawiedliwość, którą przyjmujemy przez wiarę. A więc rozważając wcześniejsze wersety, widzieliśmy dwie rzeczy. Winni są tych samych grzechów, które potępiają w innych i dlatego potępiają siebie. Zapominają o fakcie, że sąd Boży zawsze jest zgodny z prawdą. Słusznie spada na tych, które takie rzeczy czynią. Trzeci werset. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Innymi słowy, jeśli potępiasz tego rodzaju rzeczy, czyny, gdy widzisz je u innych, jeżeli potępiasz siebie za to, co czynisz, o ile bardziej Bóg musi to potępić, skoro jest Bogiem, który zawsze sądzi według prawdy. Jeśli więc akceptujesz to nauczanie, to musisz także zaakceptować, że przed Bożym gniewem, sądem, nie ma ucieczki. Nie ma tu miejsca na dyskusje, sztuczki, nie ma miejsca na wykręty, to w niczym się nie przyda. Ujdziesz. Inne tłumaczenie mówi wymkniesz. Wyraz użyty w liście do Hebrajczyków, 2:3. Jakże my ujdziemy? Ucieczka. Świat jest taki, jaki jest, ponieważ ludzie wciąż myślą, że są w stanie uciec. Uciec przed sądem. Bezprawie. Co jest powodem? Człowiek myśli, nikt nie zobaczy, nikt nie widzi, nikt mnie nie rozliczy, nikt się nie dowie. Powiem więcej. Chrześcijaństwo jest takie, jakie jest, ponieważ niektórzy ludzie myślą, że są uprzywilejowani. Przez religijność, chodzenie do kościoła, przez jakieś obrzędy i Bóg przymknie oko na ich grzech. Biblia mówi, że Boży sąd jest zawsze zgodny z prawdą. Oddaje to doskonale Słowo Boże, Psalm 50, 21 werset. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem Tobie podobny. Jakże to powszechne. Czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, myślałeś, żem Tobie podobny. Człowiek uważa, że Bóg nie widzi. Albo że uczyni On dla niego jakiś wyjątek. Albo coś innego. W taki sposób przekonuje siebie, że w jakiś sposób uniknie sądu. Biblia zadaje pytanie. Słuchaczu, jak wymkniesz się? W świetle tego, co naucza Pismo Święte przed sądem Bożym. Nie możesz zaprzeczyć tej prawdzie. Nie ma ucieczki przed sądem Bożym.
List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 27 werset. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Raz umrzeć, a potem sąd. Ludzie często zadają pytanie, a co potem? Życie człowieka się kończy i co potem? Biblia mówi, a potem sąd. To jedna z pierwszych prawd, które ogłasza Ewangelia. O tym mówił już Jan Chrzciciel. W Ewangelii Łukasza, 3 rozdziale, 7 wersecie czytamy: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Jan Chrzciciel mówił o gniewie. O gniewie Bożym. Inne miejsce z listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, 1 listu, 1 rozdział, 9, 10 werset. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego tu u was doznaliśmy przyjęcia, jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, który zbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Chrześcijanie, czy macie tą świadomość, że to, co uczynił Pan Jezus, o czym wspominał Samuel, ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Człowiek biegnie naprzód, śmieje się, żartuje, myśli o sobie, myśli o przyjemnościach, nie interesuje się nauczaniem o sądzie Bożym, o gniewie Bożym, mówiąc, że ogólnie wierzy w Boga, jednocześnie wyobrażając sobie, przekonując się, że uniknie sprawiedliwego sądu Bożego. I przejdźmy do wersetu 4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Widzimy tutaj argument, jakim posługuje się człowiek, odnosząc się do kwestii Bożego sądu, Bożego gniewu. Jaki jest to argument? Dobroć Boża. Widzicie to? Jeśli udowodnicie człowiekowi, że potępiając czyny innych, potępia siebie, bo Biblia mówi, ponieważ ty sędzia, czynisz to samo, że sąd Boży jest według prawdy, w takiej sytuacji człowiek zaczyna szukać wymówki. Twierdzi, że jego pozycja w obliczu Boga jest wyjątkowa. A kiedy otworzysz Boże Słowo i udowodnisz, że Boży sąd zawsze jest zgodny z prawdą, człowiek broni się i pyta, a co z Bożą miłością? A co z Bożą dobrocią? Takie było myślenie Żydów. Wysuwali ten argument. Popatrz, mówili, na całą naszą historię, a zobaczysz, że Bóg nas błogosławił, że Bóg nas kocha. Nauczając na temat grzechu, mówiliśmy o tym, że grzech zaślepia. Wpływa na nasz intelekt tak samo, jak na wszystkie inne części naszego ciała. Muszę się tu zatrzymać. Grzech to nie tylko sprawa czynów. To nie tylko złe uczynki. Takie zrozumienie przynosi katastrofę. Nie piję, nie palę, nie kradnę. Jestem dojrzałym chrześcijaninem. Żeby być doskonałym, nie rób tego, nie czyń tego, wyglądaj tak, a będzie wszystko w porządku, a będzie wszystko dobrze. Ci ludzie wpadają w pułapkę. Niebezpieczeństwo. Mamy odwrócić się od złych czynów.
Kto kradnie, niech kraść przestanie. Ale mamy odnowić swój umysł. Dlaczego? Bo on jest grzeszny. Gdy mówimy o nawróceniu, to między innymi rozpoczynamy od upamiętania. Upamiętanie to jest zmiana myślenia. Musimy kontrolować swoje emocje, uczucia, ponieważ one są grzeszne. Zechciejmy spojrzeć na owoc człowieka, który został odrodzony przez Boga, w którego zostało wszczepione Boże życie. Boże życie, nowonarodzony. Biblia mówi, że owocem takiego człowieka jest miłość. List apostoła Pawła do Koryntian opisuje rodzaj tej miłości. I chciałbym zwrócić uwagę na kilka miejsc. To jest pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 13 rozdział. Miłość nie postępuje nieprzystojnie. A więc jest to związane z czynami. Ta miłość, miłość, owoc Ducha Świętego, nowonarodzenia, życia, które mamy w Bogu, jest miłość, która czyni dobro. Ale gdy czyni dobro, czy możemy powiedzieć, że to jest wystarczające, że to jest ta miłość, o której mówi Pismo Święte, że tak, ja jestem dobrym chrześcijaninem, ja czynię tylko to, co dobre. Zwróćcie uwagę dalej, co mówi Boże Słowo. Miłość nie myśli złego. Coś więcej niż uczynki. Związane z naszym umysłem, stanem naszego umysłu. Miłość dojrzała, chrześcijańska, owoc Ducha Świętego, nie myśli nic złego. A więc jest to coś więcej niż tylko czyny, niż tylko dobre postępowanie. Więcej czytamy, nie zazdrości. Nasze uczucia, miłość nie zazdrości. A więc ta miłość obejmuje całego człowieka. Wspomniałem o tym, że jest to niebezpieczne, jeżeli tylko poprzestaniemy na uczynkach. Dlaczego? Ponieważ są w Kościele chrześcijanie, którzy nie piją, nie palą. Ale jeżeli chodzi o myśli, o uczucia, jest wiele zgorszenia. Ale oni są w stanie powiedzieć, że ze mną jest wszystko w porządku. Ja jestem dojrzały chrześcijanin. 30 lat temu się nawróciłem. Pamiętajmy o tym, że grzech zaślepia. Popatrzmy, jak zaślepił Żydów. Błędnie odczytali swój Stary Testament. Grzech uczynił ich ślepymi na własną historię. Bóg ukarał ich poprzez Chaldejczyków, którzy nadeszli, zniszczyli ich i uwięzili w Babilonie. Pamiętacie, jak mówili do Pana Jezusa? Nigdy nie byliśmy niewolnikami. Choć ich własna historia dowodziła, że faktycznie tak było. Grzech zaślepia. Moi drodzy, rozważmy to. Zastanówmy się. Grzech zaślepia. To nie tylko pożądliwość... Przepraszam. To nie tylko pożądliwość ciała, ale to też sprawa naszego umysłu. Grzech zaślepia. Zaślepia nas na fakty, zaślepia nas na nauczanie. Niebezpieczny skutek działania grzechu, ponieważ dostarcza nam fałszywego poczucia bezpieczeństwa. To czyni grzech. Inny przykład, również z historii narodu izraelskiego, który mnie osobiście
niesamowicie dotknął. Lata 70. naszej ery nadeszły rzymskie armie, okrążyły, obległy miasto. Wiecie, co mówili? Wiecie, co mówili Żydzi? Jesteśmy ludem Bożym. On nas zawsze błogosławił. Wciąż nas błogosławi. Zawsze będzie nas błogosławił. Rzymianie zniszczyli świątynię. Wymordowali ich. A Żydzi jako naród zostali wyrzuceni z własnej ziemi. Rozproszeni pośród narodów świata. To czyni grzech. Zaślepia. Pytanie, czy mniemasz, że ujdziesz? Nie zajmujemy się tylko kwestią Żydów żyjących 2000 lat temu. Nie, dzisiaj mamy z tym do czynienia, tak samo jak w przyszłości. Żaden argument nie jest częściej wymieniany, gdy przedstawiane jest nauczanie na temat sądu Bożego, gniewu Bożego, niż mowa o Bożej dobroci, o Bożej miłości. Ludzie, a bardzo często chrześcijanie, przeciwstawiają Bożą miłość, dobroć Jego świętości, sprawiedliwości, prawości. Dochodzi do tego, że niektórzy, a to jest rzeczywistość, z którą się spotkałem, wypowiadają takie słowa. Wierzę, że ostatecznie wszyscy będą zbawieni, bo przecież Bóg jest miłością. Ostatecznie, nie wiem jak Bóg to uczyni, ale przecież Bóg jest miłością, więc wszyscy będą zbawieni. Ale Boże Słowo, Boże objawienie, Boża prawda mówi o Bożym sądzie, o Bożym gniewie, o piekle. Trzy najczęściej podnoszone przez ludzi argumenty przeciwko nauczaniu o sądzie Bożym. Pierwsze. Niektórzy przekonują, że skoro Bóg nie karze nas natychmiast, gdy zgrzeszymy, nie potępia grzechu w sekundę po jego zaistnieniu, to znaczy, że w ogóle tego nie zrobi. Znacie to? A może jest to twoje myślenie? Może będąc na tym miejscu, dopuszczasz taką myśl? Trwasz w grzechu, skoro Bóg nie karze, to znaczy, że nie będzie mnie z Niego rozliczał. Brzmi to całkiem rozsądnie, prawda? Inny argument, kolejny, którym się posługują, brzmi następująco. Jeśli to, co mówisz o Bogu, jest prawdą i Bóg w taki sposób patrzy na grzech, w taki sposób patrzy na człowieka, który grzeszy, czy możliwe jest, by taki Bóg błogosławił kogokolwiek innego oprócz wierzących? Kontynuując, mówią, zobacz, Bóg błogosławi również innych. Błogosławi nawet tych, którzy w Niego nie wierzą. Tak więc odwołują się do faktu, że tak wielu ludzi, przepraszam, cieszy się dobrym zdrowiem, całkiem niezłym stanem materialnym, wieloma innymi rzeczami. Ale odsyłam was do psalmu 73. Człowiek przedstawia taki argument. Jeżeli to, co mówisz, jest prawdą, zobacz. Zobacz, ci ludzie, którzy są tak pełni nieprawości, im się dobrze powodzi. Trzeci argument. Uważają, że długa historia świata jest dowodem samym w sobie na to, że Bóg wcale nie zamierza osądzić grzechu. Dziękuję.
Widzimy to w drugim liście Piotra, drugi list Piotra, trzeci rozdział, trzeci, czwarty werset. Wiedzcie przede wszystkim, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Apostoł Piotr przedstawia ten argument, a my słyszymy do dziś. A więc trzy najczęściej podawane argumenty, którymi posługuje się człowiek, gdy nauczamy na temat sądu gniewu Bożego. Pismo Święte, prawda Bożego Słowa, mówi o tym, że sąd Boży jest zawsze zgodny z prawdą. Człowiek przekonuje się, że ucieknie, że wymknie się przed Bożym sądem. W jaki sposób? No przecież Bóg jest dobry. Przecież Bóg jest miłością. Więc odpowiedzmy, co Biblia ma w tej sprawie do powiedzenia. Odpowiada bardzo jasno i odważnie. Mówi, że ci wszyscy, którzy przyjmują taką postawę, pogardzają dobrocią Bożą. To, co robisz, mówi apostoł, to lekceważenie dobroci Bożej. Nie ma nic bardziej zasługującego na naganę, niż jednoczesne trwanie w grzechu i mówienie o Bożej dobroci, o Bożej miłości. Przyglądam się chrześcijaństwu od 35 lat i powiem tak. Wszyscy próbujemy usprawiedliwić swój grzech. W różnorodny sposób, najczęściej opierając się na Bożej miłości, na Bożej dobroci. Kiedy upadamy, nasza pokuta nie zawsze jest prawdziwa, nie zawsze jest głęboka. Uzdrawiamy siebie zbyt szybko. Chcemy pozbyć się wyrzutu sumienia, chcemy pozbyć się bólu i skaczemy w to, co znamy, w Bożą miłość, w Bożą dobroć, w Bożą cierpliwość. Ale często przez to jej nadużywamy. W ostatnim czasie zwróciłem uwagę na jedno miejsce Bożego Słowa i chciałbym podać to jako przykład. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale jest mowa o Szymonie, który wprawiał lud w zachwyt magicznymi sztuczkami. Uwierzył w zwiastowane słowo. I gdy zobaczył, że duch zostaje udzielany przez włożenie rąk, przyniósł pieniądze do apostołów i powiedział: sprawdźcie, abym i ja miał taką moc. Jaką usłyszał odpowiedź? Proszę, zwróćcie na to uwagę. Jaką usłyszał odpowiedź? W Biblii Tysiąclecia, a wiecie, teraz czytam ten przekład. Proś Pana, a może ci odpuści. Proś Pana, a może ci odpuści. Decyzja należy do Boga. Może ci odpuścić. Tłumaczenie, którego używamy, mówi, czy nie mógłby ci być odpuszczony. Po Bożej stronie jest ruch. Jakże często w dzisiejszym chrześcijaństwie jest wspomniane, wyznaj przed Bogiem i temat załatwiony. Wyznaj w paru słowach i nie ma sprawy. Grzeszyłeś, powiedz. I to człowiek decyduje,
ja, no, wyznam i to wszystko. Biblia mówi, proś Pana, a może ci odpuści. Przejdźmy dalej. Dlaczego człowiek winny jest lekceważenia? Mówiliśmy o tym, usprawiedliwiając siebie dobrocią Bożą, miłością Bożą, przyjmuje postawę, której tak naprawdę lekceważy Boga. Dlaczego? Taki człowiek, mówi apostoł Paweł, nigdy dokładnie nie przemyślał, nie zrozumiał dobroci Bożej, tak jak powinien, przez to ją lekceważy. Bogactwo Bożej dobroci. Gdy Biblia mówi o bogactwie, to mówi o skarbcu. I w ten sposób odnosi się do dobroci. Pamiętamy nauczanie Pana Jezusa, bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Słyszeliśmy tydzień temu, że Nehemiasz zrozumiał to. Wypowiedział takie słowa, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Człowiek, który wypowiada się w taki lekceważący sposób, nie rozumie dobroci Bożej. Po drugie, to pobłażliwość, bogactwo Jego pobłażliwości. Oznacza ono sposób, w jaki Bóg znosi nas jako grzeszników. Dlaczego Bóg nie karze nas natychmiast? Dlaczego nie kończy z nami wtedy, gdy zgrzeszymy? W tej chwili, gdy uczynimy coś złego, niewłaściwego, ze względu na swoją pobłażliwość. Chociaż jest tym, kim jest. Chociaż nienawidzi grzechu. Chociaż ogłosił, że gniewa się na grzech. Nie karze natychmiast, bo jest pobłażliwy. Trzecia rzecz, która jest wymieniona, cierpliwość. Oznacza ono, że Jego pobłażliwość trwa długi czas. A więc Bóg jest dobry, pobłażliwy, cierpliwy. Ale czy rozumiemy, co to oznacza? Drugi list Piotra, trzeci rozdział, kolejne miejsce, które chciałbym odczytać w tym momencie, 9 werset. Pan nie zwleka dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Oto bogactwo Bożej cierpliwości, Bożej dobroci. Ale proszę, skoro rozważamy list do Rzymian i podjęliśmy decyzję, że chcemy głębiej, chcemy zanurzyć się w rozważaniu tego fragmentu Bożego Słowa, zróbmy krok dalej. O czym świadczy taka postawa lekceważąca Bożą dobroć? Traktujemy Bożą dobroć jako coś, co daje nam prawo do grzechu. Traktujemy Bożą miłość jako przyzwolenie na to, żeby trwać w grzechu. Nie doprowadza nas to do upamiętania, nie prowadzi nas to do pokuty. Natomiast człowiek tłumaczy sobie niewłaściwe, grzeszne postępowanie. Możemy powiedzieć więcej. Postrzega on Bożą miłość, miłosierdzie jako wyraz Bożej słabości, jako wyraz braku charakteru, coś, co pozbawione jest prawości. Moglibyśmy podać przykład rodzica, który mówi jedno, a czyni drugie. Który mówi do dziecka, jeżeli to zrobisz, zostaniesz ukarany, a później, gdy dziecko to zrobi, nawet się nie zatrzymuje, nie zwraca na to uwagi. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy
uważają, że zleka. Oto słowo. Ludzie ci wyjaśnili sobie Bożą dobroć, jakby była niczym innym jak zlekaniem. Niczym więcej jak zwlekaniem. To lekceważenie Boga. Pomyślcie, to zniewaga Bożego charakteru. Jeżeli wyznajemy, że Bóg jest święty, że Bóg jest doskonały, to tak jakbyśmy twierdzili, że Bóg mówi jedno, a robi drugie, a czyni coś innego. Po drugie, taki pogląd często używany jest przez człowieka do realizacji własnych celów. To znaczy trwanie w swoim stanie, sposobie życia i usprawiedliwianie siebie, mówiąc o Bożej miłości. Ja mogę podać przykład z doświadczenia, gdy rozmawiałem z siostrą i mówiłem, Biblia nazywa to grzechem. Biblia mówi, że to, co planujesz, jest obrzydliwością dla Boga. Pismo Święte to potępia. Ty jesteś dzieckiem Bożym. Nie możesz podjąć takiej decyzji. Ale ta osoba właśnie, powołując się na miłość Bożą, na dobroć Bożą, realizowała swój cel. A więc bardzo często taki pogląd używany jest przez człowieka, aby realizować to, co bardzo, bardzo pragnie. Zobaczcie, do czego to doprowadza. Tworzą dla siebie Boga, który będzie im na to pozwalał. To nie jest Bóg objawiony w Bożym Słowie. To jest Bóg, którego oni tworzą do swoich celów. Próbują manipulować charakterem Boga, aby służył im, ich celom. Jak bardzo jest to niebezpieczne. Człowiek w centrum. To, co człowiek chce czynić, to, co człowiek lubi, musi być najważniejsze. Bóg musi się zmieniać. Teologię musimy zmienić, aby człowiek mógł czynić to, co lubi, to, co mu się podoba. Innymi słowy, modernistyczna teologia, humanizm, rozpoczyna od człowieka, a wszystko, co on osiąga, powinno jemu służyć. Nie ma Boga w centrum. Czy mówiąc, poruszając ten temat, mam na myśli tylko nauczanie, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, nieważne jak żyjesz? Czy mam na myśli chrześcijan, którzy są przeciwni dyscyplinie? Ponieważ twierdzimy, że Kościół został powołany do tego, żeby nauczać, żeby głosić słowo, żeby przekazywać prawdę. Zadaniem Kościoła jest dyscyplina. Zadaniem Kościoła jest, jak również podkreślaliśmy, obchodzenie Wieczerzy Pańskiej, chrztu. Ale jest tam ujęta dyscyplina. Czy mówię tylko o tych ludziach, którzy są temu przeciwni? Nie. Mam na myśli również tych, którzy usprawiedliwiają swoje plotkowanie, nieprzebaczenie, uprzedzenie do innych, którzy krytykują, którzy obmawiają. Mam na myśli tych ludzi, ponieważ oni trwają w grzechu. Ponieważ z tego miejsca jest mówione, przekazywane słowo, że jest to grzech, a ci ludzie w tym trwają i się usprawiedliwiają. Bardzo często w taki sposób, oczywiście to dla dobra Kościoła. To dla czystości nauki. Tak naprawdę to nie jest krytyka, ale to jest dla dobra tej drugiej osoby. Ale Biblia mówi,
że to jest grzech. Powiem więcej. Biblia mówi, że jest to sianie niezgody i jest to dla Boga obrzydliwością. Sąd Boży jest zawsze zgodny z prawdą. Jeżeli to czynisz, jak uciekniesz? Grzech nas zaślepia, zwodzi. Ale pamiętajmy, nie ma ucieczki przed grzechem. Zbliżając się do końca, chciałbym zadać to pytanie. Drogi słuchaczu, jak uciekniesz przed Bożym gniewem? Nie daj się zaślepić, że przecież dobroć Boża, miłość Boża, przecież wyznałem Pana Jezusa. Jak uciekniesz przed Bożym gniewem? Chciałbym również zwrócić się do chrześcijan. Czy swoje przebaczenie, usprawiedliwienie traktujecie jako coś, do czego macie prawo, jako coś, co wam się należy, nie pamiętając o Bożej dobroci, pobłażliwości, o Bożej cierpliwości? Nie potrafię zrozumieć, jeżeli ktoś widzi Bożą dobroć, widzi Bożą pobłażliwość, widzi Bożą cierpliwość, że nie jest w stanie wznieść modlitwy uwielbienia. Nie rozumiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Jeżeli ktoś ma poznanie Bożej dobroci, Bożej cierpliwości, pobłażliwości, bo wszyscy upadamy, to w jego sercu jest pragnienie, aby wielbić Boga, aby wywyższyć Boga. Jak jest z nami? Kolejne pytanie, bardzo ważne. Czy po upadku uzdrawiasz się bardzo szybko i łatwo? Jeżeli upadniesz, bracie, siostro, jeżeli upadniesz, jak trwa powrót? Jak trwa czas pokuty? Myślę, że nie przyjmujemy prawdziwego przebaczenia. Myślę, że to, co jest prawdziwe, głębokie, nie ma miejsca, dopóki nie doprowadzi nas do momentu, w którym zatrzymujemy się i podziwiamy Bożą dobroć, Bożą pobłażliwość, Bożą cierpliwość. Jeżeli uzdrawiamy siebie i przychodząc do Boga widzimy tą Bożą dobroć, Bożą miłość, Bożą cierpliwość, myślę, że wtedy dostępujemy przebaczenia. Wtedy jest ono prawdziwe, jest ono głębokie. Wtedy ono pozwala nam wrócić do bliskiej relacji z Bogiem. Sąd Boży jest zawsze zgodny z prawdą. Nie uciekniesz, człowiecze. Tak mówi Pismo Święte. To nie są moje słowa. Nie da się oszukać. A przecież dobroć Boża, przecież miłość Boża. I jeżeli w taki sposób usprawiedliwiasz trwanie w grzechu, to Biblia mówi, lekceważysz Boga. Nie rozumiesz Bożej dobroci. Nie rozumiesz Bożej pobłażliwości. Nie rozumiesz Bożej cierpliwości. Jeżeli w taki sposób usprawiedliwiasz trwanie w grzechu. Więc zatrzymajmy się. Rozważmy to słowo. Niech ono przyniesie owoc w naszym życiu, abyśmy
dążyli do świętości i przynosili Bogu chwałę. Amen.